Dzień dobry ludzie, z tej strony PiSa, to jest kolejny odcinek Let's Play LocoRoco na PSP. I od razu zapiszemy save game. Bo zapomniałem w poprzednim odcinku zapisać. Dosłownie jestem, przez chwilę co przeszedłem wszystkie te trzy poziomy naraz. Od razu tak heja. Tu kura. Pisza się? Ja i zapisało się. No i wchodzimy do kolejnego poziomu, który jest poziomem zimowym, z tego co zdążyłem zauważyć, a raczej wyczytać. I mam rację. Mam! Zwykle poziomy zimowe są strasznie ciemne w grach. No, strasznie są ciemne w grach, a ten jest cholera jasny. Nie, wraca się tam. Spam w ręce. Budowany spam w ręce. Dammit. Are you kidding me? Mogę to restartować? Tak. Mogę. Ja to chcę, te rzeczy. Halo. Mogę to zostać. Myk. No jak? Dobra, sam sobie niech się może walić. A teraz trzeba to jakoś... O! Myk. Ja nie chcę tu. Chcę tam na górę. W Soniku to jest łatwiejsze. O! Ale nie, ja chcę tam na górę. To, że wszystko tu jest śliskie. To jest okropne. O! Złapałem. Kryzys zażegnany. I won't surrender! Wow. Mam wrażenie, chyba musiałem tam iść też na dół. Ups! O nie. A, i tu jest właśnie taki myk, że na niektórych pozorach nas nie ślizga. I to jest właśnie ten, który wygląda jakby był pokryty śniegiem. Siema, dajesz mi jajco? Loco House Port. Tylko co nam dają. Tak od razu mówię. O, tutaj zatujemy. Jest fajnie. I co to? I wojec. I dlaczego się po prostu nie przeciśniesz? Why? A tu ładnie wygląda. Jak tak one sobie lecą. Jak prawie że w harmonii. Ja chcę tam, Tam, o, tam jest... Ta roślinka dziwna. Ala. Coś tu musi być. To on tak? Ono? To tak krzyczy? Help me? Teraz tak to rozumiem, że help me. Ale co ja tam wiem? Z drugiej strony. Ty mi je dasz teraz tu. Dziękuję. Holy shit. Spada! Okay. Tu jest rzecz. Tą rzecz chcę. To jest potrzebne. O, wróć. Właśnie, o tym wiem.
I trzeba zawsze właśnie przez to patrzeć na tą czuprynę naszego lokotku. Bo ona wskazuje, że coś jest. Ewentualnie na oczka, ale na małym ekranie to ja ledwie co widzę takie oczka. Nie lubię małych oczek. Nie. Zdecydowanie to jest help me, help me. O. Holy! Oh! Oh shit! Wehehehe. Ja nie zrobię. Że nie, ja nie zrobię. To było YOLO i to YOLO się opłaciło. Okej. Oczywiście nadal nie stuprocentuję, tylko po prostu tak przechodzę, bo chcę. Bo było stąd. Finally. Zmyk. O. Nie, jeden. Tam był jeden ten, o. Się to nie zrobiło. Łaka, łaka, fono. O, a co, halo? Ale co tu się odwala? Szybciej. Co tu się odwala? Halo? Czym wy jesteście w ogóle? O, jajco. Dobra, kolejna część tego czegoś. Daj mi coś fajnego. Nie było fajnie. O, to jest też fajne. Możemy tak po prostu sobie uklepywać ten śnieg. Jakby. O. Ten jest teraz taki uklepany. I gitara. O, ej, zaraz. I knew it. Ło, ja go wpierdzieliłem tutaj. Chłopak się już nie pozbiera. Chłe. Nie pozbiera się, pingwin. Myk. Jakieś tutaj firuety, duperele. Mogę tu iść? Nie. Czasami jest za końcówką poziomu. Też... coś. Do zebrania. I po prostu sprawdzam co na przykład wpadę. Żeby nie było, że pominąłem. Znaczy i tak dużo rzeczy pomijam, ale... Still. 8 minut. Really. Dwóch brakło. Dobra. No, ale wszyscy są cici. More music in the local house. Tak, jak zbierzemy trzech, to dostajemy jakieś dodatkowe rzeczy. W tym przypadku to była muzyka. Squishy and sticky. Dobra. Zobaczmy, co dalej. Tym razem będziemy różne rzeczy zgniatać. Ja bym chciał tam do góry. Tam coś jest, na pewno. Tam nic nie ma. Myk. Nic. Dosłownie nic nie ma. Oj. Kurde. Chciałem tak myknąć. Po prostu na tym kwiatem, na tą bulwę. Swoją drogą muszę obczaić, czy są jakieś speedruny z Locoroco. Pooglądałbym se. Zaraz. A
Dobrze mi się zdawało. Wszyscy się chyba wszyscy, nie? Nie. Boing! To jeszcze chcę. Chcę tego ile się da. Boing! 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 O! I się przyczepiliśmy. Ja się czepiam wszystkiego. Tu nic nie mam. Musimy iść tu. My. Nie. A. Jak to spadamy w sumie? What the? O, yeah, fuck. Się wystraszyłem. O, bój. Oj, no. Dlaczego żeście nie zarobili? O, grzyby. Mario by się ucieszył. Co to jest? Co tu się odpala? Halo. O, akurat i będzie do kolekcji, że tu mogę nazwać. Jest to coś na dole, czy tylko czy na... Wow. Ale tu jest coś jeszcze. Dużo tego. Ale dobra. Jest więcej, więc lecimy dalej. Tu jest coś. Nie. O tak. Myk. Chcę tu iść. Ano. Nuts. Nutshack. W ogóle tak... Wszyscy mówią, że We Are Number One to jest dead meme. Równie dobrze mógł... Ale z drugiej strony, z dwojga złego, to ja bym mógł robić memy z Nutshacka. Wybierajcie! A uwierzcie mi, T-Nutshack nie jest... dobry. We Are Number One zdecydowanie jest lepszy niż Dinatrzy. W ogóle tak jeszcze mówiąc o Soniku, a propos wczorajszego odcinka z pogadanek o Sonic Forces i Sonic Mania, to muszę wam jak już czegoś przyznać. Otóż kiedy po raz pierwszy widziałem jedno i drugie, czyli no w ten o tej północy praktycznie, ja się popłakałem. Nie popłakałem się ze śmiechu, że o, jakie gówniane to jest. Nie popłakałem się, nie wiem czemu, tylko popłakałem się tylko dlatego, że to po prostu wygląda tak świetnie. I mam nadzieję, że tak samo gra. Pewnie się, ja wiem, że pewnie większość osób się będzie ze mnie śmiała za to, że coś takiego powiedziałem, ale o to właśnie chodzi. Tu, to jest moja ukochana seria. To jest ukochana moja seria. I mówiąc ukochana, mam na myśli ukochana. Więc ta seria praktycznie dla mnie jest wszystkim. I po prostu... No i dlatego się popłakałem. To jest takie świetne. Mam nadzieję, że większość ludzi mnie zrozumie, o co w tym chodzi. A i tak większość mnie śmieje. You made it with... You get a walk. Wow. Wyprocentowaliśmy poziom tak, by the way. Chłe. Time to beat! O, są jeszcze jakieś czasy? Dobra. Więc o Money Forces porozmawialiśmy, więc jest gitara. I teraz idziemy do poziomu, w którym... który się powtarza praktycznie w każdym świecie. Czyli jesteśmy po prostu w czymś. W tym wypadku w jakiejś żabie. Jest... Mogę tam iść. To jest ogromne.
sens wiedzieć, jakie to są części ciała. Jakoś moja psychika chyba by lepiej była. No tak, no. Każdy z was ma pewnie jakąś taką serię, którą wspiera całym sobą i po prostu jak zobaczy najlepszą jej odsłonę czy coś, to uczucia wielkie są. Ja sądzę, że właśnie Sonic Forces i Sonic Mania mogą być dwiema najlepszymi grami Sonica wszechczasów. Innymi słowem, moje Shadow the Hedgehog jest w zagrożeniu wielkim i Sonic 06. Bo jestem prawie... Niestety, ale jestem prawie pewien, że Mania i Forces pokona to. Wow. Ale fajnie odbija. Boing. 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 No. Boing. Wow, what's up? Boy. Not do it. And boy. Tak się robi. God damn it. Tak to się robi. A byłoby mile, jakby mogły sobie iść. Pyk. No i dziękuję bardzo. Lecimy dalej sobie. Mam dziwne wrażenie, że weszliśmy teraz do tej mniejszej żaby. Co jest okropne. To jest jeszcze bardziej okropne niż chodzenie do tej dużej. Chyba znowu wróciliśmy. Nie wiem, nie ogarniam kompletnie tego. Nie ogarniam. Co to jest? Dlaczego to tu jest? Halo. Co mogę? Co to tu jest w ogóle? What the hell? Ile to będzie? 10. A to spokojnie. Będzie potrzebne. Co spokojnie? Co? Ten jeden taki ściśnięty między trzech. To jest piękne. Mówiłem po prostu czasem głupoty tej gry. Elo. Co mi dasz? Nie, myślę, że coś lepszego. W sumie obudziłem. To jakby mnie ktoś obudził, to bym po prostu mu dał jednoznaczny znak, że go nienawidzę na resztę jego życia. Dobra. No, modzia. Honot! Solo. Dobra. Wow, what? Co? Jak to jest okropne, jak to się tak... Oj. Oh, that was easy. Okej. Okay. I gdzie wylecę? Tutaj. Okej. Okay. Fair enough. Wow. To jest złe pod tyloma względami. Jest takie złe. Wyszliśmy! Ale wiecie, co jest najlepsze? No, nie wyszliśmy od tej strony, od której bym ja chciał. Zbytnio. Wyszliśmy niestety od tyłu. No, nie za dobrze to jest. Elo. Cześć jeszcze? A, patrzcie jakie.
tu musi być. I knew there's something there. Ło! O, serduch! O. Patrzcie, jak wygra nas lofcie. No i nie ma serduszka. Zabiłem miłość. You can thank me later. Myk! Chyba tu już chyba nic nie ma. Nie, zaraz, ale. Co? Patrzcie, gdybym tu nie wpadł, to by nie było teraz tak. Halo. Co tu się odwala? A, to tylko. Myślę, że będzie coś ciekawszego. Myk. No i myk. Dobra, więc na ten odcinek, bo sądzę, że żeby tak szybko nie skończyć tej serii, bo tutaj świat spokojnie bym jeden mógł robić w mach minimalnie 2 odcinki. Więc twierdzę, że chyba będę robił tak. No właśnie dlatego, będę robił po prostu 2 odcinki na świat. Tu jest trochę. No, znaczy nie, 2 odcinki na świat. Będę właśnie robił 3 poziomy maksymalnie, żeby po prostu trochę wydłużyć bardziej. A więc dzięki wam za oglądanie, mam nadzieję, że wam się spodobało. Na razie i cześć, pa pa!